Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz i The Catch Play. Znajdujemy się na oficjalnym Media Dayu przed Galofen 45, a ze mną Kuba Borowicz, matchmaker organizacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Słuchaj, powrót do ząbek. Nim przejdziemy do karty walk, to uważasz, że jeżeli chodzi o kartę walki o papier, to w lepszym czy w gorszym stylu? Wiesz co, no, jak zwykle historia pokaże, tak naprawdę. Ja pamiętam tą galę, która była przed rokiem w Ząbkach i to była najgorsza gala FEN, na jakiej ja miałem okazję być. I niestety też tą galę komentowałem, bo tak akurat wyszło, bo dowiedziałem się godzinkę przed, że Juras nie dojedzie na galę, więc ja tą galę komentowałem i przyznam szczerze, że w marcu, kiedy wyjeżdżałem z Warszawy, wyjeżdżałem z Ząbek, no to byłem... No było mi źle po prostu z tym, jak to wyglądało. To był taki moment, w którym chyba chcieliśmy sobie to wszystko przedefiniować. To był też moment, w którym ja zacząłem brać czynny udział w układaniu rozpisek kart walk. Potem była Ostróda, moim zdaniem, najlepsza gala w całym poprzednim roku w naszym wykonaniu. Potem były gale lepsze, były gale gorsze, jak ta w Szczecinie. Ta gala wydaje mi się, że będzie lepsza niż się dzisiaj zapowiada, bo tak na to wskazuje mój nos i chyba to po prostu, co ci zawodnicy potrafią, bo zanim tak zostało to ułożone, to dużo pracy wykonałem, żeby prześledzić, czy to wszystko ma sens. Nie jestem w pełni zadowolony z tego, że dzisiaj wypada rywal Patryka Duńskiego, ale z drugiej strony bardzo zależało mi na tym, żeby Patryk Duński, który jest albo być może za chwileczkę będzie pretendentem do walki o pas w kategorii 70 kg po naszej listopadowej umowie, że ma się bić w Ząbkach, żeby nie dowiedział się w czwartek, że tej walki nie ma, no ale to jak każda karta walk, różne perturbacje. Ty jesteś, Mariusz, bardzo często na galach KSW, na innych galach, wiesz, jak to wygląda, rozmawiasz czy z Wojkiem, czy z Arturem Gwoździem i z innymi ludźmi, to wiesz doskonale, jak to może wyglądać nawet na tej ostatniej prostej. Także ja jestem zbudowany main eventem, jestem zbudowany kilkoma młodymi chłopakami, którzy się w sobotę pokażą troszeczkę wyżej na karcie walk, niż miałoby to miejsce podczas gal troszeczkę lepiej zbudowanych nazwiskami, aczkolwiek to wy ocenicie po gali, czy to zagrało, czy to nie zagrało. No, jeżeli chodzi o wypadnięcia, to była plaga zeszłego roku w całej Polsce, we wszystkich organizacjach, od góry do dołu, bez żadnego wyjątku i mówię to z pełną świadomością, chyba że rozmawiamy o galach już turbo lokalnych, o których nawet pojęcia nie miałem, też takie na pewno się odbyły, a dotyczyło to też gal UFC daleko, jeżeli chodzi o UFC daleko, nie musimy szukać zastępstwa, Mateusz Gamor wskakuje na galę numerowaną, na środek karty głównej, także to się dzieje ciągle. Natomiast przejdźmy do karty walk i pozwolisz sobie, że walki K1 ominę z racji tego, że no to nie jest coś, co naszych widzów interesuje najbardziej. Pierwsza walka semi-pro, Dubaczyński-Kowalski. Co o tych panach mi powiesz, no bo ja osobiście jego mości nie znam. Dubaczyński to jest chłopak, który przyjechał na zimowy obóz FEN, który my organizujemy co cyklicznie i te letnie i zimowe kampy mają na celu wyłonić ludzi, którzy będą bili się później na naszych galach. Dubaczyński pokazał się z dobrej strony, wywalczył kontrakt. My chcieliśmy mu dać kontrakt zawodowy, on jeszcze nie jest gotowy do zawodowych startów, stąd dwa tygodnie temu stoczył pojedynek semi-pro, teraz toczy walkę semi-pro. Jeżeli tą walkę wygra, jeżeli będzie gotowy, no to zadebiutuje na zawodowstwie, jeżeli będzie chciał z nami współpracować, bo tak się też dogadaliśmy. Paweł Żwego mocno rekomendował. Ja widziałem kilka walk jego semi-pro, w tym tą ostatnią sprzed dwóch tygodni i to jest super utalentowany chłopak, który ma mental nastawiony na to, żeby wygrywać, żeby się piąć i on chce w tym roku stoczyć jeszcze z trzy pojedynki, więc takich chłopaków chcemy, próbujemy. Kowalski to jest zawodnik, który trenuje w Arachionie pod okiem Pawła Derlacza i Szymona Bońkowskiego. To jest zawodnik, który miał zadebiutować na zawodowstwie w Ostródzie, ale z racji tego, że Dubaczyńskiemu szukaliśmy rywala w semi-pro, umówiliśmy się, że ten start będzie jeszcze na zasadach semi-pro, a w Ostródzie albo w Mrągowie w tym roku zadebiutuje na zawodowstwie. Także stawiamy na takich chłopaków, którzy mogą się pokazać. Jesteśmy za chwilę na Mazurach dwukrotnie. Tam będziemy musieli tą lokalną publikę budować, gdzie jak nie kilka miesięcy wcześniej na tych zasadach półamatorskich. Damian Rzepecki u nas debiutował na karcie semi-pro, przegrał pojedynek, a teraz ma 3-0 i być może w sobotę miał 4-0. Także takie historie już tutaj działy się FEN. Kolejne starcie, przechodzą do starć w formule MMA, kategoria Open. Nikola Milanowicz, słynny były rywal Pudziana i nie pamiętam imienia, Masiak? Jak imię? Patryk Masiak. Patryk Masiak. Walka była na karcie, spadła z karty i wróciła. To o kulisach tej rotacji na karcie, no bo wiadomo, że no kto śledzi mocniej, to pewnie wie, ale pewnie część naszych widzów nie wie, dlaczego doszło do tej, dlaczego była, nie była i w końcu finalnie się odbędzie. Doprecyzujmy, nie było jej na karcie walki, ona nie spadła. Ona nie pojawiła się na karcie walk.
aczkolwiek Patryk Masiak zakomunikował, że miał się bić na tej karcie, bo ten temat już faktycznie był blisko finalizacji, tylko po prostu czekaliśmy na też na opinię naszego partnera telewizyjnego, jak sytuacja wygląda, bo gdzieś tam wiązaliśmy się z zagrożeniami, które mogą się pojawić wokół jednego, może wokół dwóch panów, myślę bardziej koło jednego zawodników. Ja nie byłem orędownikiem tego pojedynku na samym początku. Paweł Jóźwiak podjął taką decyzję, że chciałby, żeby i Nikola, którego prywatnie lubi, zna, szanuje, zresztą ciężko nie lubić Nikoli, plus Patryk Masiak, który gdzieś też tam rywalizował w formule bokserskiej i z Pawłem się od dłuższego czasu zna, od dłuższego czasu trenuje boks, trenuje MMA, organizuje jakieś tam turnieje charytatywne dla dzieciaków w sportach walki i tak dalej, żeby po prostu zadebiutowali, żeby troszeczkę przyciągnąć uwagę innych kibiców, żeby troszeczkę zaciekawić ludzi czymś innym niż standardowe walki, no bo czasami w fenie troszeczkę mówi się, że my tych twarzy ludzi znanych, popularnych, ludzi, których ludzie kojarzą nie tylko z tego środowiska sportowego, mamy zbyt mało, więc tu jest mniejsza gala w Ząbkach, jest około 500 kibiców na trybunach, stąd taki eksperyment, zobaczymy jak to zagra. W momencie, kiedy widzieliśmy, jak jest wydźwięk kibiców, niektórzy kibice bronili, niektórzy kibice ganili, moje szefostwo wraz z Telewizją Polsat podjęli decyzję, że takie zestawienie robimy, nikt nie ma wobec tego żadnych tutaj wątpliwości, że to jest słuszna droga. Zobaczymy, jaki będzie poziom sportowy. Ja nie chciałbym się wypowiadać, bo szczerze powiedziawszy nie wiem. To jest też dla mnie coś nowego. Wiem, że jeden bije się w formule uderzanej, drugi bije się w formule zapaśniczo-parterowo przez judo i tak dalej, więc wydaje mi się, że to będzie dodatek. To jest jako 10. Walka miała być 9, to jest jako 10, więc kibice nic nie tracą, a ludzie, którzy fenu by nie obejrzeli, obejrzą galę tylko dlatego, poznają jednego lub drugiego z panów, bo oni mają po prostu dużo większe zasięgi niż cała pozostała karta walk w mediach społecznościowych tutaj razem wzięta. No jeżeli chodzi o Masiaka, to on się bił, zdaje się, na galach Rocky Boxing Night. A jeżeli chodzi o Nikolę, no to ja byłem wtedy w tym media roomie, jak się okazało, że to jest nowy rywal Pudziana i nikt nie wiedział, kim jest Nikola Milanowicz. Wszyscy wzięli telefon, sprawdzali po Tapology, sprawdzali po Instagramach i dopiero wtedy doszliśmy, więc no, w mojej opinii absolutnie to jest osoba znana z KSW. No tak wyszło po prostu. Ja wiem, że jestem gdzieś ochroniarzem na freakowych galach, no ale umówmy się, że wszyscy go znają z tego powodu, że był rywalem Pudziana na godzinę przed walką. Jak wy ten pojedynek traktujecie? No bo zwykle walki stricte free fightowe ustala się gdzieś w koło main eventie albo nawet w main eventie gali. Tutaj oni są pierwszą walką zawodową MMA na karcie. Nie chcemy budować wokół tego pojedynku nie wiadomo jakiej narracji. To nie jest coś, że my będziemy wokół tego budować całe to wydarzenie. Może gdyby to była gala w systemie pay-per-view i to byłby jeden z dwóch dodatkowych pojedynków, który ma troszeczkę ściągnąć innej widowni, może sytuacja wyglądałaby troszeczkę inaczej. Panowie mają łącznie jedną walkę zawodową i łącznie spędzili w klatce pewnie gdzieś tam z 90 sekund, więc nie będziemy tutaj zabierać miejsca Wojciechowskiemu, Dragańskiemu, Rzepeckiemu, Duńskiemu, żeby oni się bili w common evencie. My podchodzimy do tego zdroworozsądkowo. To jest 10. pojedynek na karcie dodatkowy. Panowie się do tego pojedynku przygotowali, panowie mają pokazać się z jak najlepszej strony, ale jest to pojedynek, który jest mniej istotny dla nas niż Georgi Asjawa, Bartłomiej Dragański czy Patryk Duński, więc tak to po prostu jest ułożone. Karta główna, odpowiednia ekspozycja już po ceremonii otwarcia gali, ale na pewno nie wyżej w hierarchii niż zawodnicy, którzy sobie na to po prostu mocniej zapracowali. No więc Asjawa Rajewski, tutaj zmiana też na limit, też podwyższony do 72,5 kg, wchodzi Robert Rajewski, Asjawa doświadczenie z Rajewskim już ma. Umówmy się, jeżeli chodzi o stylistykę walki, nie będziemy o tym rozmawiać, przecież wiadomo kto czego będzie szukał w tej walce, nie ma najmniejszej w tym tajemnicy. Jest to typowe starcie niemal identyczne jak w przypadku Gamrot Turner, czyli mamy kogoś, kto będzie szukał partery, kogoś, kto będzie chciał utrzymać walkę w stójce bez najmniejszych, bez mgnięcia okiem, tak to wygląda. Natomiast jakie były kulisy poszukiwania rywala dla Georgi Asjawy? No, ciekawostką jest jednak, i o tym też dodam pewnie wywiad z Georgiem, że to jest pierwszy jego rywal z dodatnim rekordem. Tak, to jest. Ja się dowiedziałem ogólnie w piątek bardzo późno wieczorem, kiedy byłem w podróży z Warszawy do Gdańska, że Krzysiek Dobrzyński jest poważnie chory i być może będzie z powodu wysokiej gorączki w ogóle jechał do szpitala, więc dowiedziałem się o czymś takim. Jest to tyle pechowe, że to zestawienie Dobrzyńskie z Jawa było dograne, nie wiem, w grudniu, w połowie grudnia i panowie się do tego przygotowywali i to było zestawienie, które było moim zdaniem bardzo wyrównane. Krzysiek Dobrzyński wypadł z gali w Szczecinie, bo tam miał kontuzję kolana cały czas i no ja, co z tego, że zaplanowałem to 3 miesiące wcześniej, skoro tak naprawdę ja na to nie mam żadnego wpływu. Wykonałem kilka telefonów, było tak naprawdę jeszcze w sobotę, w niedzielę.
kilka opcji, kilka możliwości do tego, żeby ściągnąć zawodnika z rekordem 5-0 z Grecji i zawodnika chyba 9-3 z Wielkiej Brytanii. Z tym, że ja nie lubię już na takim końcu eksperymentować. Wiesz, ja wiem, że tak, po pierwsze Georgi bił się z bratem Roberta, to jest pierwsza historia. Druga historia jest taka, że oni mieli się ze sobą już bić i to miało być 1,5 roku temu na jakiejś lokalnej gali. Wtedy Rajewski wypadł z tego zestawienia, więc panowie się doskonale znają. Ja zadzwoniłem do taty Roberta. On powiedział, że jest cały czas w przygotowaniach, że jest cały czas w formie, że waży 76 kg czy 77 kg, że on jak najbardziej jest chętny w ogóle podjąć wyzwanie. Szybko się dogadaliśmy, mają niedaleko stąd, nie będzie problemu z lotniskami, z covidami, z różnymi strajkami lotnisk, innymi rzeczami, które czasami się dzieją na kartach walk. Więc stwierdziłem, że ta opcja, która nie jest dla mnie super komfortowa, ale na pewno jest taka bardzo prawdopodobna, że to się po prostu wydarzy, że to zestawienie może no nie jest to takie coś, co chcieliśmy, ale to jest zestawienie, które się, wydaje mi się, obroni, a Rajewski dzisiaj oglądałem kanał sportowy, jego brat Łukasz powiedział, że jest w super formie, że cały czas trenuje, że jest przygotowany, że tam do innego startu się przygotowywał, więc ja mam nadzieję, że on się postawi i zobaczymy fajną walkę. Duński Tsitsajew, no to zmiana tak naprawdę, no już bardziej ostatniej prostej nie ma, no chociaż nie mówmy hop. Jak to widzisz, bo no dostaje tak naprawdę Patryk Duński, który jest przymierzany pewnie gdzieś po tym pojedynku, albo byłby, gdyby rywal się nie zmienił już nawet do title shota, a dostaje debiutanta, który no ma nie, że a 33 lata, b no tylko amatorskie walki, choć ma ich dużo i rekord chyba w tej amatorstwie nie najgorszy. Jak wyglądały poszukiwania, kto był brany pod uwagę i czemu wyszło tak, jak wyszło? Ja jeszcze dzisiaj z rana, bo kontrakt podpisany został dzisiaj około godziny 13, może 14. Miałem spore wątpliwości, czy to robić i osobą, która reprezentuje Patryka Duńskiego jest Paweł Derlacz. Ja z Pawełem Derlaczem byłem na łączach od wczoraj i sytuacja wygląda w ten sposób, że my raczej tej walki nie zrobimy, ale mi szalenie zależało na tym, żeby Patryk, który jest za chwilę pretendentem, jeżeli walkę by wygrał z Sufijewem czy z Gorszycznikiem, no to on byłby na pewno kolejnym rywalem Łukasza Charzewskiego. Mi szalenie zależało na tym, żeby on po prostu zawalczył. I to nawet nie chodzi o to, że... Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli Duński wyjdzie i wygra w 2 minuty, to mi się dostanie za to, że to było słabe zastępstwo, ale stwierdziłem, że wolę taki scenariusz niż scenariusz, kiedy chłopak, który potwierdził walkę na ząbki, nie wiem, w listopadzie czy w grudniu, na 2 dni przed, kiedy waży 75 kg, nagle tej walki po prostu nie zrobi. Byłoby mi z tym źle. Więc zrobiłem wszystko, żeby wykombinować jakiegokolwiek zawodnika, jakiegokolwiek rywala. Nie będę ukrywał, że nowy przeciwnik Patryka jest wirtuozem parteru, że to jest nie wiadomo jak dobry zawodnik. Wiem, że to jest zawodnik, który tydzień temu miał startować na Mistrzostwach Polski amatorskich, ale coś prywatnego mu wypadło i nie mógł na nich startować. Jest w stałym treningu. Waży około 70-72 kg w tym momencie. Więc... Przepraszam, że ci przerwę, bo to jest ważny element. Jak do tego doszło, że 33-latek? On zaczął trenować rok temu czy 2 lata temu? Czy no, skąd brakło decyzji o startach zawodowych w tym wieku? No bo to jest taki wiek, który jest tak zwanym dla zawodników, jeżeli chodzi o ciało i tak dalej, prime time'em. Wiesz co, on poświęca się karierze trenera, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że on jeszcze niedawno mieszkał w Austrii i przygotowywał się do startów w zapasach stylu wolnym. Nawet zdobył brązowy medal mistrzostw Austrii w zapasach stylu wolnym w swojej kategorii. Nie pamiętam, czy to było 63 czy 66 kg, szczerze powiedziawszy. I on tak generalnie miał plany zawodowe, ale nigdy nie miał marzeń pokroju, nie wiem, Mateusza Gamrota, żeby być mistrzem UFC. On po prostu sobie to traktował to jako formę spędzania czasu, że tak powiem, a amatorsko startował, bo po prostu trenował i myślał o zawodowstwie przyszłości bez bliżej określonego celu. Mogliśmy ściągnąć zawodnika, który miałby rekord z 5 porażkami z rzędu. Chłopak mieszka w Warszawie, chłopak przyjedzie jutro na ceremonię ważenia, nie będzie z tym problemu. Dla mnie to jest pewne rozwiązanie. Patryk i jego trener są super wdzięczni za to, że daliśmy im szansę i że ta walka się po prostu odbędzie. Kto się odbędzie, niech wygra lepszy, myślę, że Patryk, nie będziemy tu ukrywać. Niech to się odbędzie bez większego skandalu na zasadzie 20 sekund i po walce. Myślę, że tak nie będzie, bo coś oglądałem i tak raczej nie powinno być. No i myślmy o tym, co będzie w przyszłości, co będzie w Ostródzie, co będzie w Brągowie, no bo tam Patryk będzie być może bronił, znaczy walczył o tytuł mistrzowski w kategorii lekkiej. Rzepecki, Furmanek. Słuchajcie, no Rzepecki, tak jak powiedziałem, bił się u nas na zasadach semi-pro, teraz już ma 3-0 i zewsząd, nawet od waszej Asi, z waszej redakcji, słyszę super recenzje na temat jego treningów, jego progresu, jego zaangażowania. On trenuje z Łukaszem Koberą, był w Stanach Zjednoczonych z Marianem Siłkowskim i z Sepkiem Szybyszem.
No i wszyscy zachwalają tego, jaki ten chłopak robi progres. Także my się związaliśmy z nim dłuższą umową. On walczył u nas w Mrągowie, wtedy szybko wygrał walkę z Hubertem Solewskim. Teraz dostanie szansę przeciwko bardziej doświadczonemu zawodnikowi z Ankosu, który wygrał w efektowny sposób u nas w Szczecinie. Także chłopacy 1-3-0, drugi 5-4 rekord, ale po trzech zwycięstwach z rzędu. Także zobaczymy, który tutaj pójdzie dalej. Wiecie, my patrzymy na chłopaków młodych, takich jak Czarek Oleksiejczuk, jak Masur, jak Georgi, jako inwestycje w przyszłość. Nie? I dzisiaj, jeżeli taki Rzepeski by wygrał, no to miałby 4-0, my mu zrobimy walkę w wakację drugą i to może być już śmiało nazywana osoba prospektem. Jeżeli wygra Furmanek, no to będziemy wokół Furmankowi podwyższyć poprzeczkę i zostawimy go, nie wiem, z Kawą, może z Esjawą w kolejnej walce i zobaczymy, który z tych chłopaków za jakiś czas będzie być może kolejnym, może z pretendentów, może za rok do walki, czy to z Duńskim, czy to z Gorszecznikiem, czy to z Harzewskim, no bo zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Tutaj walka, która interesuje mnie pod takim kątem, że jest fajna historia, Drygański Grześkowiak. To ty pewnie będziesz wiedział lepiej, ponieważ ta podróż nie odpowiedziała mi na to pytanie, a może był ujęty w prasówce i po prostu źle szukałem, ale z moich informacji wynika Marcin Grześkowiak? Tak, 13 lat temu debiutował w MMA ze świętej pamięci Mariuszem Linkę. Ile lat wtedy miał Drygański? Dragański ma teraz 97 rocznik, czyli miał 14 lat. Tak, 14 lat. Wygrał z Mariuszem Linkę, który miał wtedy rekord bardzo dobry, jakieś 10-2 chyba, czy coś takiego. Wygrał z nim walkę w swoim zawodowym debiucie. Potem mieszkał w Anglii, tam robił inne rzeczy, chociaż też trenował. Bił się w poprzednim roku dwukrotnie, wygrał dwie walki w bardzo fajny sposób, raz poddaniem, raz nokautem. A Dragański, słuchajcie, 12 miesięcy temu on jeszcze był amatorem, on jeszcze nie miał żadnej walki zawodowej. Raz uratował nam walkę, wskakując do Ostrowskiego w wyższej kategorii i on w to wygrał. Wcześniej wygrał w swoim debiucie walkę u nas w Ostródzie. Do tego pokonał Darka Wilka, który też u nas walczył kiedyś na FN. Także wiecie, chłopak będzie po 12 miesiącach od debiutu miał rekord może 4-0, albo się odbije od bardziej chyba doświadczonego, mimo wszystko na pewno starszego, na pewno dłużej będącego w tym sporcie chłopaka. No, 3-0 kontra 3-0. Bardzo, bardzo równy pojedynek, chyba ze wskazaniem na Dragańskiego, który rozwija się bardzo szybko. Wojciechowski dos Santos i Wojciechowski w kategorii 8-4 tym razem. Czy to jest walka o pretendenta? Zobaczymy. Jak pokaże się z dobrej strony, no to my tą kategorię 8-4 mamy słabo obsadzoną, to jest moje zdanie. I z Wojciechowskim chyba był największy problem, z jego rywalem, bo mieliśmy jednego chłopaka z rekordem 10-1 z Ukrainy, Dmitrij Batok, który przygotowywał się do tej walki 2 miesiące, ale on nie dostał pozwolenia na wyjazd z Ukrainy, więc on tutaj nie mógł przyjechać. Był pomysł, żeby stoczył tutaj pojedynek Marcin Naruszka, czekaliśmy na tego Ilicza, po tym Iliczu był trochę rozdrażniony i nie chciał po prostu się bić. On nie cierpiał, tylko po prostu nie chciał walczyć z racji tego, że był trochę tym werdyktem poirytowany. Było kilka mniejszych opcji, jak chociażby Rafał Lewon i tak dalej, i tak dalej. Te tematy też tam troszeczkę się wysypywały. 84 kg zrobił Wojciechowski bez żadnego problemu. On, jak rozmawiałem z nim w Ostrowie Wielkopolskim, wtedy ważył około 89 kg, więc to nie będzie problem. Z drugiej strony mamy Brazylijczyka, który jest już w Europie, za chwilę będzie w Polsce, do Holandii przyjechał chyba wczoraj już. Z ostatnich 5 walk on robił 3 razy walkę w 84, on też czasami walczył 7. Ostatnie 2 walki na oktagonie mu nie poszło, aczkolwiek to jest taki zawodnik, który będzie jakimś tam sprawdzianem, może nie to, że bezpiecznym, ale takim sprawdzianem na Wojciechowskiego, który będzie musiał się wykazać czymś innym niż zwykle, bo walcząc z takimi zawodnikami jak Klinger, takimi zawodnikami jak Olech, musiał się mierzyć z tymi zawodnikami dużo większymi. Tu będzie miał troszeczkę innego, troszeczkę mniejszego zawodnika, ale jego charakterystyka jest taka, że on zawsze idzie do przodu, nawet jak przegrywa walki, co się zdarza. To robi to w sposób taki, że wstydu nie przynosi i daje się po prostu lubić jako ten, który daje z siebie wszystko, więc ciekawy jestem, co tu się wydarzy, aczkolwiek no na pewno faworytem jest Wojciechowski, nie ma co ukrywać. Też dla nas sprawdzian w nowej kategorii, żaden catchweight. Mocno się upierałem, żeby to nie był catchweight, żebyśmy już się bawili w kategorii 84 kg. Dużo zawodników odmawiało walki z Wojciechowskim, bo wiedzą, że to jest zawodnik lepszy niż wskazuje na to papier. Papier wskazuje 7-0, a on jest chyba mimo wszystko zawodnikiem troszeczkę lepszym niż ta jego metryczka na Sherdogu pokazuje. No i main event, walka o pas, Oleksiejczuk, Abdurzako. Wiadomo, jaki Czarek ma zakusy i tu o to bym zapytał w takim razie, czy to jest, bo jeżeli dobrze pamiętam, fakt wszystkich wywiadów nie jestem w stanie śledzić, ostatnio dużo tego wyszło, o dziwo nie z naszego kanału.
Czy Czarek, to zostanie walka w kontrakcie Czarka? Nie, jak Czarek ma kontrakt do końca roku, no i nie jest tajemnicą, że Czarek chciałby docelowo walczyć w UFC. Jest kontender, który jest w tej drugiej połowie roku, sierpień, wrzesień, tak jak Mateusz Rzembecki rok temu. No i pewnie plan jest taki, żeby albo pójść od razu do UFC, albo pójść przez kontendera do UFC, więc my to wszystko tak zgrywaliśmy, żeby po tej gali w październiku zrobić sobie troszeczkę przerwy, bo tam walczył Michał i Czarek był wyjęty z możliwości startu w Szczecinie. Ostrów Wielkopolski nie zdążyłby z tymi przygotowaniami, więc tutaj. No i co? I walka tutaj, jeżeli wygra, no to być może kontender, jeżeli nie, no to będzie walczył w tej drugiej połowie roku na FEN. Co ty mógł, o może Mariusz, co ty myślisz o tym pojedynku, bo ja słuchałem, wiedziałem, że to może być pojedynek ciekawszy niż wskazują na przykład kursy bukmacherskie, a jak oglądałem właśnie jak jechałem samochodem tutaj Maćka Turskiego, Alberta i kolegę Prokulskiego, to miałem takie wrażenie, że oni to jeszcze bardziej obudowali niż ja sobie to w głowie wyobrażałem, więc pytanie jak ty sądzisz, czy to jest pojedynek do jednej bramki, czy Mazur ma coś, czy może zaskoczyć? No to zależy to w jakiej płaszczyźnie się będzie toczył pojedynek, no chyba to jest oczywiste, że Czarek powinien ten walkę trzymać w stójce, a Mansur, powiedział, że taki ma plan, nie dziwne, a Mansur powinien szukać swojej szansy w parterze, bo tam mu to coraz lepiej wychodzi, bardzo dobrze mu to wychodzi, co więcej w tej kategorii wyżej lepiej się prezentuje. Kursy bukmacherskie z pewnością nie odzwierciedlają tego, co zobaczymy w klatce, natomiast no nie róbmy też z Mansura faworyta, bo nim nie jest. Czarek, to, że w parterze nie toczy walki, znaczy, że w parterze nic nie umie. To jest różnica, to tak samo było z Asią, ona cały czas toczyła walki w stójce, bo nie potrzebowała pokazywać tego parteru, ponieważ nie pozwalała się tam sprowadzać, a jak się pozwalała, to szybko wstawała. Także to jest pytanie, czy Mansur będzie a potrafił sprowadzić, b skontrolować, c dopiąć technikę. To są parę rzeczy jeszcze trzeba zrobić. No a walka, każda walka i każda z pięciu rund zaczyna się w płaszczyźnie, w której raczej to Czarek będzie górą. Nie, no tak, no słuchajcie, Czarek jest faworytem, Czarek jest mistrzem. W ogóle kariera Czarka jest prowadzona. Miałem na to spory wpływ i nie chcę sam siebie chwalić w tym momencie, ale wydaje mi się, że dobrze prowadzona kariera. Debiut Jamil Chan, doświadczony zawodnik, ale dużo słabszy. Potem Szymon Duszar, tester. Potem Achmun Achmedow, no to też pojedynek, który był mocny, pięciorundowy. Potem pięć rund z Kraską, który w Fenie nie przegrywał. I potem walka mistrzowska z super doświadczonym Adrianem Zielińskim. Nie? Więc moim zdaniem wyglądało to w porządku. Zbudowany jest Czarek do tego, żeby pójść w świat. Musi pokonać zawodnika, który jest skrajnie inny niż on. No bo Mansur jest skrajnie inny niż on. To nie jest uderzacz, to nie jest zawodnik jednopłaszczyznowy, to jest zawodnik, który potrafił z Szymonem Duszą zrobić bardzo dużo tego, co chciał, co sobie zaplanował. Wiecie, z trzy ostatnie walki Mansur poddawał za pleców, z sześciu poddań, jakie ma, pięć razy wpinał się za plecy i poddawał tych zawodników. W 2022 roku cztery walki z rzędu wygrał. Więc jest w dobrym miejscu. Tutaj tu mamy rekord 10-2, tu mamy rekord 9-3. Ten jest po 7 zwycięstwach, ten jest po 5 zwycięstwach. Jak mielibyśmy ściągnąć kogoś z Brazylii, z Niemiec lub z Ukrainy, no to chyba możemy ściągnąć kogoś z Lublina i zrobić fajny pojedynek. Myślę, że Czarek jest faworytem, myślę, że na 10 walk Czarek więcej by wygrał. No ale tą jedną może wygrać Mansur, ja bym tego nie skreślał, bo zachwycił mnie tym, co pokazał z Szymonem Duszą, z którym Czarek, co prawda jakiś czas temu, ale miał jakieś tam problemy, w sensie miał problemy, że nie wygrywał tak zdecydowanie, jak zrobił to Mansur, który go po prostu zdominował, więc cieszę się, że polsko-polski main event, rozmawiałem z jednym, rozmawiałem z drugim, są przygotowani, są w formie, są zdrowi, tu nic nie wypadnie. Wokół tego pojedynku ogniskowałbym uwagę całego wydarzenia, bo to jest najciekawsza walka na karcie moim zdaniem. Nie składacie broni, chcecie walczyć o ten rok, chcecie, żeby te gale były coraz lepsze. Natomiast jakby tak się zastanowię i chciałbym porównać ząbki do ząbek, rok do roku, no to na tamtej karcie walk pamiętam Formelę, pamiętam Szewczyka, pamiętam Bryczka, no pamiętam Andryszaka jednak. No nie brakuje tych wszystkich nazwisk, z tych najmocniejszych dział medialnych został tylko Czarek Oleksiejczuk, no bo nawet w main eventie mamy zawodnika, który jeszcze kiedyś był na karcie wstępnej. Jednak minął rok, a ta rozpiska się nie wzmocniła i co jest głównym powodem takiego stanu rzeczy? Moim zdaniem to, że rok temu zrobiliśmy najgorszą galę w historii FEN w Ząbkach i to jest moje zdanie, więc to, że był tam Bryczek, który wygrał w 17 sekund, to, że był tam Formela i tak dalej, no to... No i co z tego tak naprawdę? Wiecie, ja rozmawiałem z dziennikarzami, rozmawiałem z chłopakami w Koloseum przed walką w Ostrowie Wielkopolskim i ludzie, dziennikarze, kibice też pisali, że ta karta nie jest medialna, a w Ostrowie zrobiliśmy super galę, w której walczył Jędraszczyk z Bartnikiem, czyli zestawienie anonimowe dla niehardkorowych kibiców MMA. Na waszym kanale wszyscy znają chłopaków.
ale już wszyscy, którzy włączyli telewizor, nie wiedzieli, kto to był, a był super pojedynek. To samo Szewczyk z Łazarzem, taka sama historia, więc Ząbki to nie jest duża gala. To nie jest wydarzenie, które ma zapełnić 5000 obiekt. To jest mniejsze wydarzenie, na którym chcemy tych młodych zawodników pokazać, wyeksponować, zbudować być może kilka karier. Troszeczkę inaczej miało to wyglądać, bo zestawienie Gorszycznika czy Sufijewa z Duńskiej wyglądało dużo lepiej niż to, co jest teraz. To mnie trochę boli. Starcie Kamila, który tutaj za tobą stoi, też miało wyglądać troszeczkę inaczej. No ale nie zawsze można mieć to, co się chce w tym wszystkim. Zdaję sobie sprawę, że tych nazwisk dużo nie ma, ale ostatnia gala też się miała i wyglądało to całkiem fajnie, więc jak miałbym znaleźć zawodnika dla Andryszaka, Formeli, który by wpadłby na ostatnią chwilę i ludzie by mówili, że się przewrócił w 3 minuty, to ja wolę zrobić zestawienie Dragańskiego z Grześkowiakiem, który nie wiem, kto wygra, I to mnie chyba bardziej kręci w tym momencie, przy oczywiście możliwościach budżetowych naszych, możliwościach Ząbek, hali, obiektu, finansów, biznesu, bo to się wszystko też musi tak składać. Chyba bardziej mnie chyba kręci to, żeby to miało ręce i nogi, niż żeby ludzie gadali, że przyjechał boom, lub jak to mówi pan Andrzej Kostyra, puszka soku pomidorowego i to nie ma sensu. I na koniec cztery nazwiska, to zacząłbym od Nabić spokojnie, bo zaschło, a tutaj też jeszcze parę słów trzeba powiedzieć. Piotrek Kuberski, tu też gdzieś znów ja którego nie nadrobiłem, ale echa tego wiatru też są takie, że to też kontrakt kończy się, nie kończy, jak to wygląda? Do końca roku, umowa do końca roku. Piotrek Kuberski bił się po raz pierwszy u nas na gali FEN 32. Potem była walka z... on miał chyba walkę, kontrakt na 5 albo na 6 walk. Stoczył już. Została mu jedna. Musimy porozmawiać z Arturem Gwoździem, który albo jest w Las Vegas, albo jest w Dubaju, albo jest na KSW w Czechach i trudno się złapać, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Jeżeli Piotrek będzie miał propozycję z Bellatora, bo takie tematy się pojawił w wywiadzie i ja o tym też wiedziałem, no to być może zawalczy w Bellatorze, jeżeli będziemy chcieli, będziemy się chcieli dogadać. Jeżeli będzie chciał sprawdzić się za granicą, a my na niego planu nie będziemy mieli, od tego pana, który stoi tutaj za tobą dużo zależy, od Kamila Wojciechowskiego, no to będzie bił się za granicą. Jeżeli będzie chciał poczekać chwilę do gali na południu Polski, którą planujemy w drugiej połowie roku, a Kamil Wojciechowski wygra, to być może zrobimy walkę Wojciechowski-Kuberski o tytuł 8-4. Możemy przedłużać umowę, możemy się dogadywać. Nie będziemy stroszyć piórek i mówić, że żadnego zawodnika nigdzie nie puścimy i tak dalej, tylko chcemy się dogadywać z ludźmi, którzy pomagają nam stanowić o sile naszej organizacji po prostu, więc Piotrek jest super gościem, ja za niego trzymam kciuki. Jeżeli fan ekstra, jeżeli będziemy podejmie decyzję, że gdzie indziej, no to będzie się gdzie indziej. Andryszak ogłoszony w PFL-u. Jak tutaj sytuacja wygląda? Czy to jest tak, że odszedł do PFL-u, czy został wypożyczony? Jeżeli tam PFL go zwolni, to wraca do FEN-u? Jak to wygląda? No, ta druga opcja. Ta druga opcja. Ja o tym turnieju wiedziałem dużo, dużo, dużo wcześniej. Michał wielokrotnie mówił, gdzie on chce iść, po co on chce iść. A chyba z tego PFL-u będzie mu po prostu łatwiej. My, jeżeli mamy swojego mistrza, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w tym momencie zapewnić mu klasowego, bardzo mocnego rywala, który zarabia bardzo dużo kasy i który przyjedzie i być może też przegra w pierwszej rundzie z Michałem Andryszakiem. To niech się sprawdzi w PFL, zobaczymy, może będzie mu do UFC bliżej. Jest naszym mistrzem, rozmawiałem z Michałem, nie wiem, z 4 dni temu, pytał się o terminy kolejnych gal, bo sobie to wszystko układa po to, żeby też się u nas bić i my też chcemy, żeby u nas się bił. Na razie ma przygodę za wielką wodą i niech tam się realizuje, niech tam się sprawdzi. Trzymamy za niego mocno kciuki, jak wróci, to będzie się bił, będzie bronił tytułu mistrzowskiego. Duży problem z kategorią ciężką jest. Nie, pewnie wiesz, no, rozmawiasz często z Wojkiem, widzisz pretendentów Phila de Frisa w kategorii ciężkiej w KSW. KSW, które ma troszeczkę większy budżet, ma problem, żeby osiągnąć kogoś, kto postawi jakikolwiek opór i my mamy ten problem jeszcze większy, więc no, to jest normalna kolej rzeczy. Kasper Formela, czy coś, bo w Koloseum doszło do sytuacji, w której ja się, no umówmy się, no, jestem dość głęboko w środowisku, więc zazwyczaj to, co w Koloseum jest mówione, nie zaskakuje mnie. Mniej więcej wiem, pomijając jakieś ogłoszenia na FEN czy na Babilon, o których nie wiedziałem. Natomiast to nie tylko ja, ale też Kasper się dowiedział, że ma kontrakt, taka lekka konsternacja. To jak to wygląda dzisiaj? Czy coś wiesz o przyszłości Kaspra ty? Tak, wiem, bo rozmawiałem z jego menadżerem Pawłem Kowalikiem chyba z pół godziny w tym tygodniu. Będzie się bił na najbliższej naszej gali. Plan jest oczywisty, plan jest wiadomo jaki, planem jest UFC i też to układamy pod to, być może to będzie ta sama ścieżka co Czarek Oleksiejczuk. Więc propozycja 2, 3, 4 zestawień dla Kaspra Formeli, Ostruda,
Czarek Oleksiejczuk teraz, Kasper Formela na najbliższej gali. Prawdopodobnie, chyba na pewno main event, kwestia z kim. Dużo zależy od tego weekendu, bo jego potencjalny rywal też się w ten weekend bije, także zobaczymy, co będzie. I na koniec chciałbym Cię zapytać o to, czy PR-owe ruchy, tak bym to, nie wiem jak to dobrze ująć, prezesa organizacji FEN robią na plus czy na minus dla organizacji FEN, bo no, są częste, gęste, podkusiło mnie coś i włączyłem wywiad u naszej konkurencji, nawet dwa. No tam widocznie alterego Pawła komunikowało się z dziennikarzem, ja takiego z wywiadu go akurat nie znam, może tak trzeba, nie wiem. Czy to dobrze robi, bo jak czytam, nazwijmy to po prostu internet, to nie jestem o tym przekonany. Trudno mi powiedzieć, zbyt mało czasu chyba jest po wszystkim, co to się dzieje się w ostatnim czasie, żebyśmy to oceniali. Jeżeli mielibyśmy to oceniać na podstawie gali w Ostrowie Wielkopolskim, to nam to super pomogło, bo mieliśmy pełną halę, super galę i wszyscy byli szczęśliwi i w ogóle Paweł nigdy w życiu nie pozwał teraz do zdjęć, co podczas tamtego wydarzenia. To wiem na pewno. Jaki teraz jest wydźwięk? Ja jestem bardzo daleko od świata freaków, tak bardzo daleko, Mariusz, jak ty i cała twoja redakcja. Kompletnie mnie to nie interesuje, ja tego nie oglądam. Ja Pawła za Pawła trzymam kciuki, ja z Pawłem rozmawiam trzy razy dziennie czasami rozmawiam z Pawłem. Dzwonimy do siebie regularnie, nawet dzisiaj z nim rozmawiałem. I ja nie wiem, co tam się dzieje, szczerze powiedziawszy. I trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem o wszystkich aferkach, o wszystkim wiem troszeczkę szybciej niż wszyscy, no bo z racji oczywistych. Ale trudno mi jest powiedzieć, czy to wpływa dobrze, czy źle. Ja wierzę, że mój szef wie, co robi, ma prawo robić, co chce, on to decyduje, on podejmuje decyzję z dorosłym człowiekiem, ja za niego zawsze będę mocno trzymał kciuki. Czy popełnia błędy? Myślę, że czasami tak, ale myślę, że najbardziej świadomą osobą o tym, że popełnia błędy, jest sam Paweł, bo wbrew temu, co niektórzy może gadają, Paweł wobec siebie jest bardzo krytyczny i bardzo wymagający, więc jeżeli popełnia błędy, to sam wobec siebie jest najbardziej surowy. Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że za chwilę będziemy rozmawiali z Pawłem tylko o sporcie, tak jako ja, ale jak wy chcecie z nim rozmawiać o freakach, to spoko, pewnie nie. Jak inni chcą z nim rozmawiać o jego walkach, o jego planach i tak dalej, to ja też nie mam nic do tego. Tyle ode mnie, dziękuję, życzę udanej gali sobie, tobie i wszystkim naszym widzom. Zapraszamy FEN 45 Polsat, godzina 19. Polsat który? Polsat Sport 19, Super Polsat 20. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.